Cześć, mam na imię Leszek. Obok mnie jest Justyna, z którą miałem przyjemność poznać się już kilka miesięcy temu i mieliśmy możliwość tutaj przeprowadzić badania i terapię. Czy mogłabyś powiedzieć, z czym wtedy tutaj do nas przyszłaś? Wtedy przyszłam głównie z bólem właściwie naokoło tutaj w tej części kręgosłupa, właściwie pleców. I rano, kiedy wstawałam, nie mogłam oddychać, a właściwie, no może mogłam, ale było to trochę utrudnione. I po kilku godzinach dopiero mi to przechodziło. Ten ból, który miałam właśnie tutaj w klatce piersiowej, całkowicie minął po tej poprzedniej terapii. I nie pojawił się już nigdy, także jestem bardzo zadowolona z tego faktu. Tak miało być? Tak miało być, dokładnie, i tak jest. Natomiast teraz pojawił się ból tutaj w prawej części wyżej łopatka i zmierza tutaj do karku. I nie wiem, czym jest spowodowane, ale podejrzewam, że zwiększoną ilością stresu i takim spięciem. I faktycznie potrafisz stwierdzić tak z całkowitym przekonaniem, że tego stresu jest dużo więcej niż było kiedyś? Może nie tyle dużo więcej, co po prostu jest taki intensywniejszy w tym momencie i zauważyłam, że ten ból pojawił się właśnie z nastaniem tego stresowego czasu. Czyli nastąpiła pewna zmiana, która faktycznie nasiliła poziom stresu? Tak. I czuję, że ewidentnie jest to jedno z drugim związane. Tak, szczególnie kiedy pracuję na przykład przy komputerze kilka godzin i potem próbuję się wyprostować, to czuję tutaj niesamowity ból. I na dobrą sprawę, kiedy kończę pracę, to dopiero przechodzi mi to po rozruszaniu się, po spacerze, po jakichś 2 godzinach, więc no jest to dosyć nieprzyjemne. Czy ból występuje też w nocy? Nie. Odpoczynek łagodzi ból? Tak. Czyli raczej godziny popołudniowe, konkretna postawa ciała, tak. Plus do tego komponenta stresowa. Czy od dawna masz ból w tym miejscu, w tym rejonie? Od jakichś 2 miesięcy mniej więcej, więc to troszkę trwa, ale też ten ból nie był aż taki duży. On się stopniowo nasila, prawdopodobnie dlatego, że mało z tym robiłam, bo nie miałam szczerze mówiąc czasu, żeby się tym zająć i iść do fizjo, natomiast czy też do neuro. Natomiast no teraz już jest taki trochę nie do wytrzymania. To jest punktowy ból, czy to jest jakiś obszar? To jest punktowy, mniej więcej tutaj, natomiast on potęguje tutaj do góry. Ból głowy do tego współistnieje na przykład? Raczej nie, chociaż faktycznie ze 2-3 razy się pojawił ten ból głowy, ale nie wiem, czy jest to spowodowane tym, czy po prostu bolała mnie głowa, bo... Całkowicie osobna, osobny problem powiedzmy, czyli ból głowy. Czy jakieś objawy ze strony kończyn górnych? Nie. Drętwienia, mrowienia, osłabienie siły, nic z tych rzeczy. Nie. Dobra, czyli taką w sumie mamy sytuację, można by podejrzewać, bardzo klarowną, bo mamy ewidentną jakby początek nasilenia tychże dolegliwości związany z postawą ciała nasilonym stresem. Lokalizacja bólu jest taka też bardzo dokładna. Za chwileczkę zrobimy badanie tejże okolicy, żeby stwierdzić, czy przyczyną tych dolegliwości jest mięsień, czy całkowicie mięśniowo-powięziowy, więzadła, żebra, kręgosłup. Także to wszystko sobie posprawdzamy. No i w zależności od tego, co znajdziemy, będziemy mogli podjąć jakąś terapię. Powiedz mi, czy ruchy, jakie ruchy nasilają dolegliwości? Czy są takie ruchy? I czy są ruchy, które łagodzą tę dolegliwość? Właściwie brak ruchu nasila tą dolegliwość, bo kiedy się nie ruszam przy komputerze i tylko ruszam rękami. Czyli utrzymywanie takie statyczne. Takie utrzymywanie i potem się na przykład wyprostuję, bo stwierdzę sobie, że już czas. To wtedy czuję taki ból dosyć mocny. Jak sobie to rozruszam, to jest troszeczkę minimalnie lepiej, ale no nie, żeby było jakoś super. Dopiero tak jak właśnie mówiłam, jak wstanę od tego komputera, pochodzę sobie, poruszam się, zrobię coś innego, to wtedy ten ból tak się trochę wycisza. Ale na przykład pojawia się, kiedy podnoszę tak ręce, tuż po posiedzeniu, to wtedy czuję tutaj taki ogromny ból. Nie, możesz wstać i pokazać jeszcze raz ten ruch ręką, nie który wiem, czy do przodu, czy no właśnie tu, w tym miejscu. I tu. To jest całe to tutaj właśnie. Dobra. Czy coś jeszcze się w międzyczasie pojawiło nowego u ciebie? Nie, na razie nie. Na razie. Mam nadzieję, że się nie pojawi, ale póki co nie. Dobra.
Z tego co pamiętam, to ostatnim razem przeprowadzaliśmy taki dosyć dokładny wywiad i robiliśmy badanie takie ortopedyczne i neurologiczne. Plus do tego to, co w tym momencie mówisz, jakby no, dosyć dokładnie kieruje nas w rejon, z którym należy popracować. To, co na pewno jeszcze warto by sprawdzić, to rejon klatki piersiowej. W sensie twoja postawa ciała, praca, którą wykonujesz, na pewno może sprzyjać temu, że duże napięcie z rejonu mięśni piersiowych może sprawiać, że wszystkie mięśnie po stronie tylnej, czyli właśnie mięśnie równoległoboczne, mięsień czworoboczny, one w odruchu obronnym zaczną się napinać, więc to będą tak naprawdę ofiary tych napięć, które masz po stronie przedniej, więc tutaj nie będziemy się tylko i wyłącznie ofiarami zajmować, ale gdzieś tego sprawcy też postaramy się poszukać. Jasne, super. Czy jakieś bóle głowy, zawroty głowy? O bóle już pytałem, ale zawroty głowy? Nie, nic takiego się nie pojawia. Dobra. Usiądź proszę plecami w moją stronę, czyli odwróć się twarzą. Takie szybkie sprawdzenie ogólnej ruchomości kręgosłupa szyjnego. Zegnij prawe ucho, zbliż prawe ucho do prawego barku. Dobra. Czy ten ruch, powrót, spowodował jakiś ból? Może nie ból, ale poczułem taki lekki dyskomfort właśnie tam w okolicach łopatki, tam gdzie pokazywałam. Mhm. Lewe ucho do lewego barku? Ojej, teraz poczułem. Teraz bardziej? Tak. Dobra. Teraz popatrz w prawą stronę na mnie. Dobrze, powrót. Czy ten ruch spowodował jakiś ból? Nie. W lewą stronę popatrz. Dobrze, powrót. Jak było przy tym ruchu? Też nie ból, ale poczułam faktycznie też w tym miejscu jakieś uczucia, jakieś napięcie. Zegnij głowę w przód, dotknij brodą mostka. Czy przy tym ruchu jakieś odczucia się pojawiają bólowe? Pojawia się po prawej stronie ręki. Dobrze, wyprostuj głowę. A wykonaj powolny ruch głową w kierunku tylnym, do wyprostu. O, i teraz pojawia się. Dobra, tyle, więcej nie. Czyli tak, przy kilku ruchach, zarówno przy zgięciu do boku i w prawą i w lewą stronę, przy rotacji, zgięciu w przód i w tył, ból pojawia się w tym samym konkretnym miejscu. Dobra, ja teraz delikatnie, palpacyjnie będę sprawdzał ten rejon, żeby doprecyzować. Czy to jest to miejsce? Przepraszam. Tak, to. To miejsce. Czy niżej również odczuwasz jakiś ból? Tak. Tu również. Które z tych miejsc było bardziej bolesne? To na górze. To pierwsze, tak? Tutaj bardzo wyraźnie czujemy pod palcami napięte całe pasmo włókien mięśniowych, więc nawet to przemawia za tym, że dosyć mocno w tym bólu uczestniczy mięsień kapturowy, zresztą to też nazywany jest mięsień stresu, więc twoja postawa ciała, duża ilość tego stresu, o którym mówisz, może powodować duże napięcie w rejonie tego mięśnia, no i dolegliwości, o których wspominamy. Natomiast tutaj niżej mamy jeszcze mięśnie równoległoboczne, mięśnie dźwigacz łopatki, które również najprawdopodobniej są bolesne, są napięte i ten ból w czasie ruchów, które wykonywaliśmy, może być również związany z tymi mięśniami. Wykonaj teraz ruchy rotacji w prawą i w lewą stronę. Raz w prawą, raz w lewą. Obracaj głowę w prawo i w lewo. Jeszcze raz. Dobrze, sprawdzam, czy w czasie tych ruchów wyczuwalna jest ruchomość w obrębie kręgów, górnych kręgów piersiowych. Tutaj mam wrażenie, to co wyczuwam, przemawia za tym, że ta ruchomość jest mocno ograniczona, więc prawdopodobnie trzeba będzie się również zająć tutaj tymi stawami międzykręgowymi górnego odcinka piersiowego kręgosłupa. A powiedz mi, czy odczuwasz bolesność uciskową w tych rejonach? Może to nie jest taki ból, tylko też taki dyskomfort. Ja mam dosyć wysoki próg bólu, więc ciężko sprawić, że mnie coś faktycznie tak mocno zabolało nagle, natomiast jest to dyskomfort. Ta bolesność może być związana z podrażnieniem więzadeł nadkolcowych górnego odcinka piersiowego, więc tutaj też jakby jedną z komponentów tego bólu, który masz, może być taka komponenta bólu więzadłowego. Połóż się proszę na plecach teraz. Nawet jak teraz leżysz, widać, że twoja głowa ustawiona jest w lekkim zgięciu do prawej strony. O czym to może świadczyć? O tym, że chcesz odruchowo skrócić te tkanki, które są napięte i bolesne. Sprawdzę teraz poprzez ucisk, jak wygląda wrażliwość bólowa po prawej i po lewej stronie.
po twojej minie widzę, że jest to bolesne. Jest. Którą stronę bardziej odczuwasz? Prawą. Spróbujmy znaleźć takie miejsce, które jest najbardziej bolesne. O, to chyba to. Przynajmniej póki co. Dobra. Luziutko, nie napinaj. To jest to miejsce. Dobrze. Skrócimy tkankę. Czy coś się zmieniło? Teraz troszeczkę mniejszy ból. I w sumie teraz już praktycznie niewyczuwalny. Dobra. Idziemy w kierunku ułatwionym, idziemy w kierunku skrócenia napiętej i bolesnej tkanki. Dużym plusem tej terapii jest to właśnie, że właśnie badanie, które się wykonuje, od razu może się przechodzić w terapię. Od razu możemy zadziałać w kierunku zniesienia bólu. Pacjent może od razu poczuć poprawę. To ma duże znaczenie, ponieważ od razu może go to bardzo pozytywnie nastawić do dalszej terapii i pokazać, że może po prostu nie boleć. Czasami pacjenci po prostu nie wiedzą, że może ich coś nie boleć. Tak długo żyją, funkcjonują z ciągłym bólem, że w ogóle przestają wierzyć w to, że cokolwiek może ich nie boleć. Taka terapia pozwala na to, żeby właśnie pokazać pacjentowi, słuchaj, może nie boleć. I to od razu bardzo dobrze przekłada się na kolejne terapie i dalszą pracę, którą będziemy wykonywać. Powoli wracamy. Sprawdzimy teraz. No, dużo lepiej. Poszukamy jeszcze jakiegoś miejsca, bo prawdopodobnie niestety coś znajdziemy. Również po prawej stronie. Też po prawej. Luźno. Tak samo robię nacisk, skracam tkankę. Zwiększył się ból? Nie, tylko po prostu się go chyba nie spodziewałem. A spróbuj się troszeczkę rozluźnić. Nie pomagaj. Jak teraz to odczuwasz? Teraz lepiej. Dobrze, troszkę bardziej jeszcze skrócimy. O, teraz lepiej dużo. Dobra. Czy to jest miejscowa bolesność, czy jakieś taka uczucie miejscowa raczej. Miejscowe? Dobrze. Zrobiliśmy techniki pozycyjnego rozluźniania w rejonie mięśni pochyłych, w rejonie więzadeł kręgosłupa szyjnego, obrębie mięśnia czworobocznego i mięśnia dźwigacza łopatki. To nam dało bardzo fajną zmianę. To, o czym jeszcze wspominałem na początku, w twojej postawie ciała i o tym, że bardzo często główni sprawcy bólu zlokalizowanego po stronie tylnej, tutaj w rejonie łopatki, w rejonie kręgosłupa szyjnego, sprawcy są po stronie przedniej. Także pozwól teraz, że sprawdzę, w jakim stanie napięcia są mięśnie piersiowe. Dobrze? Ułóż delikatnie ręce. Mogę? Tak, tak. Dobrze. Bardzo ważne, żeby przede wszystkim znaleźć się na krawędzi pod mięśniem piersiowym większym. I teraz bardzo delikatnie wchodzimy pod mięśniem piersiowy większy i próbujemy go niejako odciągnąć od powierzchni żeber. Jak odczuwasz ten ruch? Nie jest bolesny, jest po prostu trochę nieprzyjemny. Jest trochę nieprzyjemny, dobra. Natomiast no, to, co ja czuję, że tego napięcia tu jest całkiem sporo. Nie jest mi łatwo dostać się pod mięsień piersiowy, więc jakby to tylko utwierdza mnie w tym, że tą pracę należy wykonać. Zajmuje to z reguły kilka minut. Nie forsujemy tkanki, nie robimy tutaj nic na siłę. Staramy się zagłębić podmięśnie piersiowe tylko na tyle, na ile tkanka nam pozwala. A jak dochodzi do rozluźnienia, próbujemy zagłębiać się jeszcze bardziej, a dodatkowo wykonujemy ruch, tak jakbyśmy chcieli odciągnąć dobocznie i dobrzusznie mięśnie piersiowe. Musi być bardzo uważni, ponieważ pracujemy bardzo blisko dołu pachowego, więc nie chcemy w żaden sposób podrażnić węzłów chłonnych, które tutaj blisko się znajdują. Generalnie obserwujemy pacjenta. Nie chcemy, żeby ta praca powodowała jakiegoś silnego bólu. Czy wszystko w porządku? Tak. Kolejną strukturą, którą należałoby u ciebie rozluźnić z racji właśnie twojej postawy ciała, którą tak często przyjmujesz, jest powięź szyjno-piersiowa. Dlatego
ułożę teraz jedną rękę na mostku, druga ręka pod potylicą, ręka na mostku, wykonuję ruch ogonowo i grzbietowo, a ręka pod głową wykonuje ruch trakcji, pociągnięcia głowy w moim kierunku. Pracuję cały czas na luzie tkankowym, na granicy tkankowej, więc znowu nie forsuję tkanki za bardzo. Czekam, aż zacznie mi odpuszczać. Następną rzecz, którą bym zdecydowanie u Ciebie wykonał, z kilku powodów. Duża ilość stresu, o którym wspominałaś, duże napięcia w tym rejonie szyjnym, to przede wszystkim właśnie mięśnie podpotyliczne. Taki, można by powiedzieć, standard naszej pracy, którą powinniśmy wykonać, no z tego tytułu, że właśnie mnóstwo pacjentów, którzy do nas trafiają, mają złą sylwetkę, pracują przy komputerach, mają właśnie nadmiar stresu, więc zadziałanie na pacjentów poprzez tą okolicę podpotyliczną, poprzez mięśnie podpotyliczne może sprawić, że zastymulujemy układ przywspółczulny poprzez pracę nerwu błędnego. Uda nam się dzięki temu wprowadzić pacjenta w stan odprężenia, rozluźnienia, co będzie miało duże znaczenie pod kątem takiego globalnego, ogólnego wpływu na naszych pacjentów. Tutaj również nie forsuję tkanki, idę do pierwszego oporu, zatrzymuję się w tym miejscu i pozwalam tkance rozluźnić się. Usiądź proszę ponownie, tak jak przed chwilą siedziałaś. I teraz wykonaj te ruchy, które przed chwilką wykonywałaś, żeby sprawdzić, czy coś jeszcze się zmieniło. Właściwie jak daję w dół głowę, to w ogóle już nie czuję bólu. Tutaj jeszcze dalej się pojawia, ale już dużo, dużo mniejsze. Raczej jest nie tyle ból, co po prostu takie nieprzyjemne uczucie. Ale przy dawaniu głowy w dół w ogóle. Pokazywałaś mi też przed chwilką, że ruch ręką powodował u Ciebie bolesność. Czy mogłabyś ten ruch wykonać, żeby sprawdzić, jak to wygląda w tym momencie? Teraz jeszcze pojawia się tutaj mniej więcej taki dyskomfort, ale nie jest to taki ból jak wcześniej, że po prostu czułam, że tak jakby nie powinnam dalej ruszyć ręką, bo mogę nią teraz ruszać, to jest tylko taki lekki dyskomfort w tym miejscu. Dobra. Poproszę Cię teraz, żebyś położyła się na lewym boku. Zegnij sobie nogi. Tą rękę daję sobie pod głowę. Teraz wykonamy taką bardzo delikatną pracę z okolicą łopatki. Po to, żeby wpłynąć na rozluźnienie, relaksację całej tej okolicy mięśni, które się przyczepiają do łopatki. Dlaczego powiedziałeś, że dziwne? Takie jakieś dziwne uczucie po prostu. Takiego lekkiego odprężenia. Dziwo. No i jesteśmy po opracowaniu okolicy łopatki, połączenia łopatkowo-żebrowego, mięśni, które przyczepiają się do łopatki, mięśni równoległobocznych, dźwigacza, mięśnia czworobocznego. I teraz ponownie sprawdzimy, czy ta praca przyniosła jakąś zmianę. Usiądź proszę. Wykonaj ruchy, które wykonywałeś przed chwilką. Oceń to napięcie, które tam przed chwilką jeszcze występowało, czy bolesność. Nie, jest dużo lepiej. Już praktycznie jest niewyczuwalne. Wcześniej miałam coś takiego, że kiedyś dotknęłam nawet, to czułam taki totalny ból, a teraz już prawie w ogóle. Jest lekkie jeszcze takie uczucie nieprzyjemne, ale to jest w ogóle już bez porównania właściwie z tym, co było wcześniej. Dobra. Połóż się proszę jeszcze raz na pleckach. To, co w mojej ocenie jeszcze chciałbym zrobić, to wyrównać napięcie w rejonie górnego otworu klatki piersiowej, czyli tej przestrzeni pomiędzy obojczykiem, pierwszym żebrem i pierwszym kręgiem piersiowym.
Znowu wracamy do Twojej postawy ciała, do tego, jak ważny jest to rejon dla dobrej ruchomości, jeśli chodzi o szyję, kończynę górną, jak również dużo napięć emocjonalnych, które w tym rejonie się gromadzą. Skorzystam tutaj z technik terapii czaszkowo-krzyżowej, więc możesz mieć wrażenie, że niewiele się dzieje. Natomiast jakby po to, żeby popracować z takimi napięciami właśnie bardziej emocjonalnymi, stresowymi, to właśnie ta forma pracy bardzo dobrze nam się sprawdza. Podkładam jedną rękę pod przejście szyjno-piersiowe, drugą rękę układam w rejonie obojczyków. Wykonuję bardzo delikatny nacisk. I tak naprawdę podążam za tym ruchem, który pojawia się pod palcami. Jest to też praca, która z reguły wymaga przynajmniej kilku minut na to, żeby tkanka zaczęła odpowiadać na moją pracę. A to, co po terapii zazwyczaj odczuwamy, to takie wrażenie miękkości, płynności, rozluźnienia. Często również obserwujemy u pacjenta, że zaczyna się zmieniać oddech i ogólnie ciało pacjenta zaczyna się bardzo fajnie rozluźniać. Bardzo ładnie i wyraźnie można było zaobserwować u Ciebie, jak zmienia się oddech, jak się spowalnia. Słyszalne były odgłosy z jamy brzusznej, wyraźne pobudzenie tej perystaltyki było słyszalne. To wszystko jakby tutaj potwierdza nam, że doszło do rozluźnienia. I ja, co mogę powiedzieć, pod palcami kilka razy miałem wrażenie silnego ruchu tkankowego, a później takie już przyjemne uczucie rozluźnienia, takiego powiedzmy rozpływania. No, to są moje wrażenia, o których mogę tylko i wyłącznie powiedzieć. Jak Ty się czujesz? Dużo lepiej. I nawet leżąc to teraz czuję, że jestem taka bardziej zrelaksowana i że no, nie odczuwam tego bólu, szczególnie właśnie przy ruchu, przy dotyku. To jest w ogóle totalnie niesamowite, że mogę się dotknąć tutaj i tego nie czuć. I tak jak właśnie mówiłeś, że człowiek się przyzwyczaja do tego bólu, ja się do niego totalnie przyzwyczaiłam i przeszkadzał mi tylko właściwie jak wstawałam i był taki po prostu trochę większy na ten moment. A kiedy go odczuwałam, to było spoko. Mhm. Także super, że teraz go nie odczuwam. Nagle czujesz zmianę, tak? Tak, nagle tak, jak najbardziej. Jest to coś dziwnego, bo nie boli. Wow. To, co na pewno mogę powiedzieć, to na pewno wskazana byłaby jeszcze terapia pod kątem wyciszenia nad aktywności układu nerwowego. Albo terapia czaszkowo-krzyżowa, albo sesja neurodiagnostyki i terapii. Jakby te napięcia stresowe tutaj wysuwają nam się jako główna przyczyna tego, że ten ból, z którym przyszłaś, pojawił się w tym konkretnym miejscu. Troszkę było pracy zrobionej takiej właśnie lokalnej, żeby wyciszyć te dominujące, bolesne miejsca. Natomiast właśnie ta praca związana z równoważeniem układu nerwowego uważam, że będzie miała dla Ciebie największe znaczenie i w niszy najwięcej korzyści terapeutycznych. To, co Ty powinnaś zrobić, to na pewno, no tak, kontrola postawy ciała, kontrola tego, jak reagujesz w czasie stresu, no i nie da się ukryć, autoterapia. Wiedząc, jakimi rejonami ciała reagujesz na stres, jakie mięśnie, jakie tkanki najbardziej obrywają w czasie tego stresu, które znoszą najwięcej tych obciążeń, no to trzeba z tym popracować w formie dowolnej tak naprawdę. Najgorzej to właśnie przejść w ten tryb. Tak jest, widocznie tak ma być i nic z tym nie będę robić, bo tak już będzie. Najgorzej to się właśnie utwierdzi w takim przekonaniu. Podjęcie pracy diametralnie wszystko zmienia, tak? Już zrobiliśmy krótką terapię i tak naprawdę no, można by uzyskać bardzo fajny efekt, tak? Nie, no, to jest super. Także jeśli Ty podejmiesz dalszą pracę, to będzie to trwałe.
No i jest szansa po prostu, że nie będzie nawracało. Okej, okay, super. Ja już kiedyś chodziłam na kranioterapię, ale potem miałam 2-letnią przerwę, więc chyba czas wrócić. W mojej opinii jest to dobry pomysł. Mhm. Dzięki. Bardzo proszę. U Justyny została wykonana praca miejscowa, mająca na celu znormalizować napięcie mięśniowo-powięziowe, mające na celu usunięcie bólu z tych rejonów, które najbardziej Justynie dokuczały, w okolicy łopatki, mięśnia czworobocznego, mięśnia dźwigacza łopatki. W tym celu zastosowałem techniki pozycyjnego rozluźniania, techniki napięcia i przeciwnapięcia. Dodatkowo została zrobiona mobilizacja łopatki, co również, jak sama Justyna zgłaszała, dawało bardzo fajne uczucie rozluźnienia całej tej okolicy łopatkowej. Zrobiona również została praca, element pracy czaszkowo-krzyżowej z górnym otworem klatki piersiowej. Poniekąd po to, żeby wpłynąć na nerw błędny, który w tym rejonie przebiega. Z drugiej strony, żeby zmniejszyć takie dosyć spore napięcie związane ze stresem i postawą ciała, którą Justyna przyjmuje, i uzyskać dzięki temu również taki globalny wpływ, co zresztą było zauważalne przez normalizację oddechu, poprzez nasilenie perystaltyki jelit, jak również sama Justyna stwierdziła, że pojawiło się takie bardzo przyjemne uczucie ogólnego rozluźnienia. Także praca, którą Justyna ma do wykonania, to przede wszystkim większa uważność w związku z postawą ciała i tymi reakcjami ze strony ciała na stresowe sytuacje. A z drugiej strony no, trzeba o siebie bardziej zadbać, trzeba więcej pracy włożyć w autoterapię, w pracę z emocjami, no i odwiedzić jeszcze kilka razy terapeutę, który najlepiej w mojej ocenie pracuje technikami czaszkowo-krzyżowymi po to, żeby uzyskać jeszcze lepszą normalizację ze strony układu nerwowego. Dzięki za uwagę, jesteście super, zapraszam.